Wyobraź sobie, że grasz w lotto, ale zamiast kul z numerami liczby wybiera komputer. Jednak co jeżeli ten komputer wcale nie jest tak losowy, jak nam się wydaje i ktoś potrafi przewidzieć wynik? Mimo, że brzmi niewiarygodnie, jak najbardziej jest to możliwe. Przyczyną jest to, że żaden komputer na świecie nie generuje prawdziwej losowości. W tym filmie wytłumaczę, jak działa losowość w komputerach, a następnie pokażę, jak możemy wygrać loterię lub przyjąć czyjeś konto w podatnych aplikacjach. Komputery są deterministyczne. Oznacza to, że jeśli dostaną dokładnie te same dane wejściowe i wykonują ten sam program w tych samych warunkach, to zawsze wygenerują dokładnie ten sam wynik. Działa to analogicznie do prostego działania matematycznego. Za każdym razem, jak na wejściu podamy te same liczby to otrzymamy na wyjściu ten sam wynik. Jak można się domyślić, nie sprzyja to losowości. Każda operacja losowania w tradycyjnych komputerach to jedynie imitacja, a pod spodem wykonywane są jedynie działania matematyczne. Nasuwa się pytanie, jakiej wartości możemy użyć na wejściu funkcji losującej, skoro potrzebna jest taka, która będzie różnić się przy każdym jej wywołaniu? Odpowiedź to czas. W każdym języku programowania czas jest składową funkcji losujących. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że korzystanie z tego jako jedynej zmiennej używanej do generowania liczb lub znaków wiąże się z otwarciem systemu na atak hakerski. Dlaczego? W przypadku, kiedy atakujący będzie znał algorytm losujący używany przez aplikację oraz dokładny czas wywołania funkcji losującej, będzie w stanie przewidzieć wynik losowania. Przejdźmy więc do naszej aplikacji imitującej loterię. Jak można zauważyć, wyniki loterii są podawane za każdym razem o północy w poniedziałek. Gdy przyjrzymy się bliżej funkcji generującej liczby, możemy zauważyć, że jako seed bierze ona obecny czas w milisekundach. Podsumujmy, jakie informacje udało nam się zebrać. Po pierwsze, skrypt na losowanie liczb uruchamiany jest w północy w poniedziałek. Po drugie, funkcja generująca liczby opiera się na obecnym czasie podanym w milisekundach. Sprawia to, że jeżeli na własną rękę wygenerujemy los ustawiony na poniedziałkową północ, Powinniśmy dostać zwycięskie liczby. Przygotujmy więc skrypt, który zagwarantuje nam główną wygraną, korzystając z tej samej funkcji losującej, która obecna jest w podatnym systemie. Uruchomienie go jest banalnie proste, ponieważ na wejściu potrzebujemy jedynie podać czas, w którym generowane są wyniki, a możemy go pozyskać ze strony głównej naszej loterii. Sprawdźmy więc, czy udało nam się uzyskać zwycięskie liczby. Okazuje się, że nie. Jak do tego doszło, skoro mamy wszystkie potrzebne dane? Odpowiedź jest prosta. Programy nie są wykonywane od razu, tylko zazwyczaj potrzebują kilkaset milisekund na wykonanie danej czynności. Sprawia to, że zamiast generować jedną wartość, musimy wygenerować dla bezpieczeństwa około 500 i pośród której z nich odnajdziemy zwycięski los. Czy w takich warunkach atak dalej się opłaca? Sprawdźmy to. Biorąc pod uwagę, że jeden los kosztuje 20 zł, a my musimy wykupić ich 500, to nasza kompletna inwestycja wynosi około 10 000 zł. Jak na kupno losów jest to dużo, natomiast trzeba pamiętać, że do wygrania jest milion, co daje nam zysk na poziomie 990 tysięcy zł. Przeróbmy więc skrypt i sprawdźmy, czy tym razem nam się udało. Zwycięskie liczby to 9, 15, 23, 29, 42 i 46. Mamy to. Loteria pokonana. A co najlepsze, nikt nie ma możliwości dowiedzieć się o tym, że oszukiwaliśmy, ponieważ wszystkie złośliwe operacje były dokonywane na naszym lokalnym komputerze. Ale jak pseudolosowość wpływa na bezpieczeństwo w bardziej przyziemnych aplikacjach? Najczęstszym wektorem ataku są funkcje recytujące hasła. Na pewno każdy z nas, przynajmniej raz w życiu, zapomniał hasła, a link pozwalający na ustawienie nowego trafiał do nas na maila. Zazwyczaj posiada on adres URL strony wraz z parametrem o wylosowanej wartości. Gdy znamy tę wartość, jesteśmy w stanie zresetować hasło do wybranego konta. Przejdźmy więc również przez ten scenariusz, wamując się do aplikacji jako administrator. Na początku wybieramy przycisk resetu hasła, a następnie podajemy e-mail naszej ofiary. W tym momencie link wraz z tokenem resetującym hasło trafił na e-maila. Ponieważ nie mamy dostępu do skrzynki admina, naszym zadaniem jest odgadnięcie wygenerowanego tokenu. Pozwalającego ustalić nowe hasło do systemu. W tym celu przechodzimy do naszego proxy w celu odczytania czasu zwróconego w nagłówku serwera, co nam da orientacyjną informację na temat czasu użytego do wygenerowania tokenu zmiany hasła. W celu pokrycia całej szerokości czasu, w której mógł zostać wygenerowany token, od uzyskanej wartości odejmujemy sekundę. To będzie nasz start. Następnie również do niej dodajemy sekundę i to będzie nasz koniec. Każda milisekunda pomiędzy tymi dwoma czasami da nam potencjalny token resetu hasła. Przy tym wszystkim należy pamiętać, że nasz czas musimy przekonwertować do formatu epoch za pomocą strony epochconverter.com. Gdy już mamy nasze dane wejściowe, pozostaje nam przygotowanie skryptu generującego tokeny. Przed nami znajduje się funkcja wzięta z podatnej aplikacji, która została odpowiednio przerobiona. Po jej uruchomieniu dostajemy tokeny. Teraz naszym zadaniem jest tylko rozpoznać, który z nich jest poprawny. Możemy to zrobić za pomocą skryptu w Pythonie, który sprawdzi, czy każdy token działa, przechodząc na spreparowany link. Po niedługiej chwili dostajemy odpowiedź. Przed naszymi oczyma znajduje się działający token resetu hasła do konta administratora. Po ustaleniu nowego hasła przejmujemy pełną kontrolę nad systemem. Jak więc zabezpieczyć się przed pseudolosowością? Podczas generowania tokenów oprócz czasu powinno użyć się dodatkowych wartości, których atakujący nie ma prawa znać. To sprawnie robią za nas biblioteki, takie jak Secure Random w Javie. Właśnie z użyciem tych bezpiecznych alternatyw, które możemy znaleźć w prawie każdym języku programowania, powinniśmy tworzyć aplikacje. Jeżeli ten film Cię zainteresował, to sprawdź również moje poprzednie materiały. Do zobaczenia!